Rozpoczynamy nowy tydzień razem ze wspaniałym kanałem Strumienie z Ruczaju, gdzie kiedyś to były odpadowe strumienie, a teraz nawet te strumienie tu powstają i działają na tubie w obrębie jednego serwisu. Do rzeczy. Jest taka firma, która stworzyła takie gry jak Spacehem. Chciałem to zrobić tak efektownie, bo było dążenie, żeby to wyglądało jak jest. Spacecam, która obecnie kosztuje 8 zł. Firma nazywa się Zachtronics i stworzyli produkcje takie jak... tutaj w ogóle nie doszedłem do tego. Jest Spacecam. Potem, wow, Shenzhen Solitaire, Infinity Factory, TS-100, Shenzhen IO. Te gry łączy jedno, one są tak naprawdę... reskinem cały czas Spacehema, czyli gry, w której mamy układ, gdzie podajemy coś na wejściu, coś na wyjściu i musimy tak zmanipulować te informacje, dane, czy co tam jest, żeby uzyskać, co tylko tam gra sobie zażyczy. Natomiast, i dzisiaj wyszła, czy tam z miesiąc temu wyszła kolejna ich gra, która nazywa się Magnum Opus. Zabawne, że jej nie zainstalowałem, więc jestem absolutnie przygotowany do tego materiału. Na szczęście tutaj omówimy pierwszy plus tej produkcji, mianowicie bardzo mało zajmuje 500 MB. Zainstaluję ją aż z tego wszystkiego na C, czyli na dysku SSD. Niech ma. I jest niesamowicie wciągające. Okej. Okay. Na szczęście tutaj w dzisiejszych czasach pobieranie czegoś na Steamie nie jest problemem. Proszę, Dwonik czy Rysław wspominał o tym, tak? Ja w każdym razie jestem zachwycony. Ona dobrze chodzi na Chińczyku, na którym ją sobie przechodzę. I już sobie powiemy, dlaczego to jest oczywiście reskin poprzednich gier. No bo jest, ale gra się w to bardzo dobrze. Czy Rysław jeszcze żyje? No ktoś musi wam tłumaczyć te WoWy i inne śmieszne gry od Blizzarda przecież. Chyba, że się ten wyleciałem. Gra dysponuje ścieżką dźwiękową, więc jak ktoś nie zna w ogóle schematu tych gier, Zachtronicsów, to są oczywiście gry łamigłówkowe, prawda? Gdzie przechodzimy przez kolejne epizody, tutaj jest ich 5. Plus jakiś tam tutorialik na początku i coś innego. Każdy składa się z jakiejś tam ilości poziomów. Poziomy są, proszę, opisane tutaj jakąś narracją. Szczerze, nie czytałem tego. Natomiast tym razem schemat gra wygląda tak. Co tam, jak ocenię interfejs, pyta Staszko. Tej gry? Bardzo mi się podoba. Okej, więc tak, w Spacehemie, która jest nie dość, że fajna, to jeszcze edukacyjna, zajmowaliśmy się chemią, gdzie składaliśmy związki chemiczne, czyli na przykład mogliśmy stworzyć z dwóch atomów tlenu dwutlenek, tak? Ja jestem słaby z chemii, prawda? Więc tam sobie to kombinowaliśmy i wszystko tam toczyło się na kwadratowej planszy z kwadratami, krótko mówiąc, czy właściwie na siatce. I tam to się opierało o tym, że podajniki sobie jeździły po torach, które właśnie układały się w kratkę. W Infinity Factory mieliśmy już voxele, czyli piksele w trójwymiarze, a na przykład, jakie tam jeszcze były te ich wymiary dobrych gier? Ach, no i tak dalej, prawda? Tym razem, jak widać, poszliśmy w heksy. Co tam, czy chemia mnie interesuje? Trochę tak. Okej, wracając do tych ciekawostek, więc tym razem, i tam zawsze są światy jakieś, prawda? Spacehem, chemia w kosmosie, bodajże na Marsie, Infinity Factory, robiliśmy broń dla kosmitów podczas inwazji, bla, bla, bla. Tutaj wkraczamy do świata alchemii. Ale nic się nie zmieniło, prawda? Więc każda mapa, czy tam plansza, musi się składać z tego, co otrzymamy na wejściu. I to jest jakieś paliwo do statku powietrznego. Coś, co wchodzi na wejściu i tym razem operujemy chwytakami. Są one w kilku wydaniach. Są takie, gdzie mogą się tylko poruszać wokół jednej osi,
A są na przykład tak, że są różnego typu, prawda? Tego typu, bardzo przyjemne. A jest na przykład model, który może mieć regulowaną długość rączki. Fidget spinner. Brawo, tak, tego potrzebowaliśmy. Plus dochodzą tory, po których mogą sobie te cudeńka jeździć. A zostawmy tutaj, żeby wszystko było jasne. Potem mamy pola, na których dochodzi do łączenia się tych małych związków. Może pokażmy to na przykładzie. Musimy skonstruować taki związek, prawda? Gdzie mamy koło siebie ułożone dwa takie oto cudeńka i potem dwa takie. Szczerze nawet nie wiem, jak to się nazywa, to jest jakieś alchemiczne hokus pokus. I tutaj mamy pole do przemiany. Jak kto wjedzie na pole przemiany, zmienia się w kolejną postać, co niby jest wytłumaczone gdzieś w tej magicznej tablicy. Jest powietrze, ogień, woda, ziemia, sól, więc to ma być sól, tak? To nie jest złoto, tak? I to wszystko możemy dokonać na tym polu przemiany. Co tam, jeśli lubię takie gry, mówi Sekret Zdzicha, to czy w celu zaspokojenia swojego autyzmu zagram kiedyś w Factorio? Factorio to... Okej, okay, Factorio jest podobne, ale to jest inna gra. Graliśmy w Factorio. Ej, dobra. Ja ta gra strasznie bawię, więc może pokażę wam, co mnie w niej bawi. Więc skonstruujmy sobie... Więc tak, może jeszcze co... Przyjemne jest to, że gra jest, chodzi płynnie. Można się bez problemu cofać to na wyższe poziomy. Na przykład to było lek na chorobę dnia poprzedniego. I mamy na przykład... Tu mieliśmy skonstruować taki produkt, którym był w sumie... Co to jest? Woda destylowana. Każdy z tych małych, śmiesznych rączek możemy programować. I jak zaprogramowałem to? Więc pojawia się na wejściu ten cały... ta jednostka wody. Idzie na pole transmutacji i trafia na pole łączenia, gdzie jest odpuszczana. Druga łapka bierze drugie pole, zamienia w to. Podczas trzecia łapka zabiera to. Jedzie do przodu, wjeżdża tu, to dokładnie tutaj i powstała komórka, która jest zabierana przez łapkę numer 2, przyjęcie. No i tak to sobie leci. I jak poczekamy do końca, bo tu mamy oczywiście zadanie, by to w iluś tam cyklach się wyrobiło i tak dalej, to zobaczymy, że nie było to ani jakieś efektywne pod względem kosztów, ani ilości cyklów, ani przestrzeni, więc... skonstruowałem sobie coś, tutaj są zasady, prawda? Albo może być szybko, albo dobrze, albo tanio. I tu na przykład jest szybko. To jest trochę inny układ. Tam Blame Drop pyta, czy kupiłem za pieniądze. Kupiłem za pieniądze. Wstyd się przyznać, ale to tutaj dałem temu darmozjadowi pieniądze za klikanie w komputer. To można zoptymalizować jeszcze nawet. Więc jak to rozwiązało mój problem? Mamy trzy łapki, nawet cztery, więc koszty wzrosły, ale to jest najszybszy możliwy układ. Pierwsza łapka zabiera to, co pojawiło się na tym, nazwijmy to jakimś tam... Jak to się fachowo nazywa? Reagent. Reagent, druga łapka układa reagent tutaj i trzecia układa tutaj. Łączymy je i w tym momencie czwarta łapka zabiera to wszystko, daje na dwa pola łączenia i obraca się o tam chyba 60 stopni czy 30 stopni. Mamy. Nie da się tego zrobić szybciej. Czy można zrobić grafen? Dobrze mówię? Tak, nikt nie osiągnął lepszego wyniku jak ten 50 cykli. Nie, no strasznie mnie ta gra cieszy. Więc, na przykład na potrzeby tego materiału. Nazwijmy to pierwsze bieda rozwiązanie. Opisy są tutaj ważne. Bo tutaj nie stworzymy niczego, co będzie działało w jakiś dobry sposób, chociaż kto wie, bieda rozwiązanie. Ciekawe są polskie znaki, on chyba nie wie, że są cudownie, 10 na 10 cały czas. Że to będzie bardzo dobre na smartfony. On chyba, ten Zachtronics, czyli Zach Brahms, Srams jakoś tak, niechętnie wydaje swoje gry na smartfony, z tego co widziałem. I co tam jeszcze? Lizard przy Shenzhen IO jest też w tym stylu. Tak, ta sama firma. Nie mam tej gry jeszcze na składzie, ale nic nie stracimy. Dobra, więc tak. Każdy z tych pól możemy obracać.
No i możemy programować, to zostaje stakoment. Bo one są intuicyjne, bo co taka rączka może robić? Może się obracać. Jak ma na przykład jeszcze, jak to jest rączka w wersji wyciąganej, to może się właśnie wyciągać, tym możemy sterować. A jak ma prowadnicę, to może na prowadnicy jechać w przód, w kierunku plusa albo minusa. I chwytać, upuszczać. No to wszystko. Czy rączka rączkę myje? W tej grze tak. Więc jakby to zrobić w sposób... Zróbmy na razie taką pierwszą próbę. Czy mamy aż... To jest zmienne. Mamy trzy pola, z których wychodzą reagenty. Będziemy potrzebowali teraz... Widzimy, że nie mamy takiego samego... tutaj będzie problem jakiej natury. Że nie możemy to ustawić w jeden kształt, żeby to połączyć, więc będziemy musieli trochę to przesuwać. Nie wiem, no wszystko... Wszystko zależy od wizji. Ogólnie najfajniejsze jest to, że tutaj nie ma jednego słusznego rozwiązania, więc gra nie ogranicza naszej kreatywności. Czy widać nogi w tej grze? Nie, bo to nie jest wymagane. Hej. Ale tak. Więc tak. Przede wszystkim sprawdźmy. Przy okazji zobaczą niektórzy, jak działa tutaj to programowanie tych małych wysięgników. Bo szczerze tego nie znam. Zawsze mam z tym problemy. Czyli łapka numer jeden. Co robi? Chwyta, o Boże, nie poprawiłem tej jednej rzeczy, mianowicie interfejsu, a w interfejsie potrzebujemy, nie wiem czy mam problem z tymi skrótami klawiszowymi, opcji nie ma dużo, żeby co, chyba rozdzielczość można ustawić, to czy jesteśmy samotnikiem, czy nie widzimy tych wspólnych statystyk, głośności i to czy mamy klawiaturę, w jakim układzie mamy klawiaturę. Okej, więc wróćmy tutaj. A to już jest rozwiązane to. Czy jest śląski? Nie ma polskiego, więc nie ma szacunku dla Polaków. No jest taki, jest kilka uciążliwości. Więc tak, czy jak... Więc tak, chwytamy to. Oczywiście można przenosić te cegiełki, nie? Ale jak skróty klawiszowe po to są. Obracamy wszystko o te... Ile to jest stopni? 30... To jest 160. Czyli mamy tak, i czy jak najedziemy raz, czyli robimy krok pierwszy, chwyta, zjeżdża i powstaje. Dobra, czyli wystarczy raz tylko przejechać po tym. Czyli jak robimy, że na przykład chwytaki będą chwytały i od razu będą wjeżdżały w to pole. Potem załóżmy, jak będzie najszybciej. Nie mam jeszcze pomysłu, szczerze mówiąc. Załóżmy, że ten bierze. Żeby od razu nie marnować czasu. On to może odłożyć tu. Drugi na upartego, to na bardzo upartego, jakby skonstruować tutaj tani chwytak, mógłby to brać i od razu... No, tylko nie zahaczy o to pole łączenia niestety, bo może się obracać tylko 60 stopni. Jak będzie się z kolei, jak zrobimy tak, to się obróci tu i będzie mógł tu zostawić. Co, że dwa chwytaki, żeby zmienić, a jeden pakuje niezmienione. Wtedy byśmy łączyli... chyba, że po prostu... O! Skonstruujemy taki moduł, czyli jedno zmienione, drugie niezmienione. To brzmi spoko. Czyli ten będzie dłuższy. I potem to powtarzamy i łączymy. Teraz, czy uda się to dokładnie opisać? Czyli tak. Chwyta, obraca... i puszcza. Natomiast to niestety musi zacząć z opóźnieniem, bo to zapodaje ten. Dopiero w tym momencie, po tym obrocie, będzie chwytał, obraca i przepraszam się i puszcza. Czyli mamy tak, że to chwyta. Ej, to jest czwórka, nie dwójka. poprawmy ten, jesteś już dwójką, interfejs jest bardzo miły, ciach, ciach i już po problemie, więc chwyta, to teraz chwyta, czy możemy to wcześniej dać, chyba zobaczmy, czy możemy wcześniej chwycić, chwyta, nie, więc jest tutaj opóźnienie, ale tego nie przeskoczymy, no chyba, że użyjemy drugiego pola. Czy zmieniałem kupę w złoto, pewnie będzie w tej grze, bez obaw. Czy na 1080 gra będzie lepiej działać? Powinna. A, i tutaj haczy. No dobra, ale wykorzystamy w takim razie feature, który sprawia, że możemy mieć kilka takich rzeczy.
Więc po prostu to przeładujemy stąd tutaj. Chociaż lepiej to będzie zrobić tak. Czyli co, tak samo. W sumie w tym samym czasie możemy to zrobić, zwróćmy uwagę. Chwyta i puszcza. Czyli patrz, jest chwyta, puszcza, jest. I mamy taki moduł. Wtedy taki po puszczeniu, chwytak numer 3 albo 4. Pochowajmy już takie niepotrzebne elementy. To będzie można bardzo fajnie, widzę, zrobić. Idziemy w taniość. Czy on zabierze stąd i on obraca, to idzie gdzie? Tutaj. Czyli odkłada to na to miejsce. Zaraz to sobie zoptymalizujemy. Więc tutaj pójdziemy mimo wszystko jednak w cenę większą. Weźmiemy wersję z wyciąganą rączką, bo będzie przyjedzie tu, a drugą wersję obróci i przejedzie. To zatrudni Ukraińców, żeby to rozwiązali, ale właśnie o to chodzi, że zamiast Ukraińców pracują nam rączki. Okej, czyli numer 3 aktywuje się w momencie, kiedy puszczone jest to. Czyli w tym momencie następuje chwyt. Przepraszam, chwyt i obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po którym zostawia to dziadostwo. Tymczasem oczywiście tutaj musi nastąpić powrót do stanu poprzedniego. To jest nawet skrót do tego, ale nie do końca mi się to często podoba, co tu się dzieje. No i zobaczmy. Mamy chwyt. Tak. To jedzie tu, to się zamienia, jedzie tu. Teraz to zabiera to, odstawia tutaj. No i prawie idealnie. Prawie, bo teraz optymalnie będzie. Zaraz, nie, czy nawet będzie idealnie. Tak, bo to jest dokładnie w tym układzie, który byśmy chcieli. Czyli co, puszcza. Wraca z powrotem. I w którym momencie musi chwycić? Załóżmy, że w tym. Potem się musi cofnąć, obrócić i puścić. Uwaga. Następuje ten. Odłożenie, cofnięcie, czeka teraz na to. Chwyta. Cofa. A i będzie musiało. Będzie musiało obrócić się. Przed tym obrotem. I nie wiem, czy to nie będzie strata czasu. Ale trudno, robimy tylko, żeby skończyć, więc w międzyczasie każemy temu obrócić dokładnie, z tego co rozumiem, dwa razy. No i to będzie prawdopodobnie to. No prawie, trzeba będzie jeszcze bardziej obrócić. Nie, może wystarczy obrócić w drugą stronę. Nie, niestety tak czy siak dwa razy, tak? Trzy razy. To jest trochę strata czasu, no ale... A, Boże, Boże, Boże. Ale cóż zrobisz? No i mamy dokładnie ten związek, który mieliśmy być, po którym to momencie jest odstawiany na to właśnie, tak, to jest gdzieś tutaj. To jest niestety bardzo nieeleganckie rozwiązanie. I po tym co? Po odrzuceniu puszcza i wraca na miejsce, po czym cały proces zachodzi od nowa. Tu musimy podkreślić, jest taki właśnie znacznik. Zobaczmy, czy to... moment. Jeszcze raz, co się stało nie tak? Odkłada jedno, odkłada drugie.
wraca tu i idzie w złą stronę łapka. A coś jest nie tak. A puszcza niepotrzebnie. Czyli to powinno być to, tu i wtedy będzie. No jest duża, duża strata czasu, jakby co z tego, co tu widzicie. No ale. Tak. Patrzcie, jak ładnie składa. Ani tanie, ani dobre, ani szybkie. No i zobaczmy. Znaczy, cenowo jesteśmy totalnie w takiej średniej. Widzimy, że to ktoś to zrobił super tanio. Tylko super tanio oznacza po prostu, że to będzie długo trwało. Czasowo jest beznadziejnie. Jesteśmy w ogóle poza wszystkim. Jeszcze zajmuje dużo miejsca, chociaż to możemy... wróćmy tutaj, wprowadźmy te optymalizacje, bo to wywaliliśmy, to nie potrzebujemy. Jeszcze zobaczmy, czy w tym będzie jakoś minimalnie taniej. Jak się ta gra nazywa? Nazywa się Opus Magnum. Jest droga, jest hipsterska. Tu muszę podkreślić, że żaden z moich kolegów na Steamie tego nie ma nawet. Więc oglądacie coś naprawdę rewolucyjnego. W sensie, tfu, co ja gadam? Co ja sobie tak, kurde, słodzę jak debil? Dobra, okej, czyli cenowo jesteśmy na średniej zupełnie, o. Tam mógłbym przywitać nowego suba. No, nie no, spoko. Czekaj, że Quill ostatnio reklamował. Nie, na zachodzie ktoś to ogarnia na stówę. I jest strasznie zgrywalna. Plus, potem można sobie nagrać gifka, którego się wsadza na Twittera czy Facebooka i nikt nie wie, o co chodzi. I to jest super. No i ja teraz normalnie siadam, optymalizuję proces. Czyli chcielibyśmy pójść w szybkość. Widzimy, że można to załatwić. To jest ponad 100 cykli, żeby wszystko załatwić. Tak, a tutaj widzimy, że to jest bliskie zero. Czyli trzeba by... wiadomo, więc to jest bieda wersja. Możemy ją teraz sobie skopiować jako... nazwać jako coś ładnego, na przykład... To szybko, bo jest szybko, tanio i dobrze. To jest bieda rozwiązania, to jest po prostu byle jak. O. Że cykli nie było w książce. Nie wiem, ale to mówię, to jest strasznie dobre. Więc jakby to można było zoptymalizować? Nawalić jak najwięcej tego wszystkiego. Czyli mamy aż 3 jednostki. Zastanówmy się, ile możemy zejść z tym wszystkim. Interfejs jest bardzo przyjemny teraz, bo po prostu szybko, łatwo, przyjemnie. Możemy mieć 3 jednostki na wejściu. Przypomnijmy, na wyjściu musimy mieć taki układ. Możemy to już nawet od razu układać mniej więcej tak, jak ma wyglądać. Jedyny problem będzie z tym, że muszą one przejść przez te pola transmutacji. Tak, we need to go cheaper. Tak, bardzo ładnie pan Pyrek. Nie będziemy, tutaj mam w ogóle cenę, nie? 14 golda, najtańsza łapka kosztuje 20 golda, każdy kawałek toru kosztuje 5 golda, my idziemy tutaj i już nie szczędzimy niczego. Czyli co byśmy mieli? Każda z tych łapek chwyta, przenosi do pola złączeń, które w najbliższej konfiguracji jest takie. I... wtedy mielibyśmy jedno złączenie. Mielibyśmy 3 jednostki. I teraz tylko mądrze to wszystko wyobracać. Że Apple Style, nie dbamy o koszta. Ale nie, to serio, nie dbamy tutaj o koszta. Czyli każda z tych łapek chwyta i następnie rozszerza. Nie, że mamy chwyt i prawda, i powstaje coś takiego ładnego. Teraz to transmutacyjne pole. Jakby to sprytnie, najbardziej efektywnie rozwiązać. I oczywiście potem to wszystko puszcza, tak? Chwyta,
przeciąga, nawet dwa razy przeciąga, po czym puszcza. I to przyjmuje nowa łapka. Mamy to wszystko tak zgrzane, jak trzeba było. Zróbmy to po kroku. Chwyta, następuje złączenie, to jest ten dolny fragment raczej. I takie coś. No i teraz by pasowało to jakoś jednym szybkim, zgrabnym ruchem chwycić i tak obrócić, żeby to znalazło się tu. Że rób u siebie nie jak obcego, prawda? Że będę was męczył takimi grami. Błagam, komuś to nie podoba, to jest teraz lepsze od wszystkiego. To jest prawdziwie dobra gra. Więc jak to teraz sprytnie zrobić? Na stówę jeden z tych chwytaków będzie musiał zabrać jeszcze, teraz tak, będziemy mieć to i on tutaj, załóżmy, nam przechwyci to w tym momencie, to potem jak musi operować? Obrót? Zobaczmy się, kiedy chwyci i obróci, czyli musi być niestety chwycone trochę później, co jest... Ktoś nie puścił. Ach tak, bo się wgrywa im kolejna sekwencja. Puszczać, puszczać, puszczać. W sensie potem wracacie na swoje miejsce, czyli nie denerwujecie mnie. Obróci tak. Dobra, już widzę chyba, jak to będzie. Będziemy musieli nie tylko obrócić, co w ogóle skierować ramię zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli jest tak, chwyt, przekazanie i wtedy uderza. Okej, nie do końca, więc przekazanie, więc najpierw może obrót i przekazanie, zobaczmy. Tak. Tylko obrót będzie musiał iść w drugą stronę. O. Jaki jest state tej optymalizacji? Tak, ma być jak najszybciej. Chcemy, by to jak najszybciej po prostu poleciało. Tylko pytanie, czy się to uda. Mi się wydaje, że będzie kiepsko. O, i teraz, żeby to połączyło, tak? Chyba się da to zrobić, tylko to będzie zupełnie inny ruch. Na początku to będzie musiało chwycić, potem odjechać co nieco i następnie obrócić. To chyba będziemy mieć to. Uwaga, chwycie, tak, obraca, a tylko tutaj się uderzy. Czyli najpierw się obróci, potem w takim razie ten, zobaczmy. A, nie ma bata. Chyba, że przedłużymy to w ogóle, LOL. O, bo widzicie, tutaj jest takie miejsce jakby... Czekaj, obróć tylko jeden przeciwnie do wskazówek i dodaj nowy w górnym. Wykonujemy obrót przeciwnie, tak... Ale to chyba nie zdało, chociaż moment, zobaczmy. Obrót. No tak, tylko że zaraz, po kroku, tak? To się obraca, cyk. I problem jest jakiej natury. Jakby to było tak. I odjedzie troszeczkę, momencik, bo chyba jesteśmy bardzo blisko. Tak, jesteśmy bardzo blisko. Tak, dokładnie, dobra, nie trzeba nic odjeżdżać, zgadza się. I potem dodajemy, czyli górny w międzyczasie chwyta. Zaraz, to będzie, coś tu będzie bez sensu. Nie, dobrze, będzie dobrze. Tutaj oczywiście zapychamy to komendami, żeby nie tykało.
No i zobaczmy. Moment, trójka, tak? Trójka, ty masz nie tykać tego. A ty musisz dużo bardziej wrócić oczywiście. Ponad dwukrotnie musisz wrócić. Ej, tylko to jest jedynka, to ma być dwójka, która ma wrócić tak naprawdę. Więc... No i prawie jest. Czy Factorio sprawdzałem? Tak, testowałem Factorio. Tylko teraz. To musi zrobić jeszcze dwa kroki, ale może akurat się to... Może akurat to nie będzie takie złe. Czyli tak, w tym momencie nasza czwórka może to puścić. A dwójka wykona. Jeden obrót, kiedy zahaczy o pole transmutacji, i drugi obrót, kiedy wrzuci to do śmietnika na takie rzeczy, tak? Moment, coś poszło nie tak? Zajmij krok po kroku. Chwyta, tak, składa to, tutaj jedziec. Tylko wąka, teraz marnujemy czas. I teraz już coś mogłoby tam brać kolej. No. Jest tak, i musi się skrócić jednak. Czyli to będzie zbyt wolne. Niestety. Ale już widzimy, jaką drogą ten. No bo to będzie to, po czym skróci się, wraca dwa razy. Czemu tutaj teraz... Czy najpierw się musi obrócić, potem skrócić. I myślę, że styknie już. Czemu tam nie pykło? Moment. Bo musi zostawić. Musi to zostawić to oczywiście. No przepraszam. Ale to nie jest ani szybko, ani dobrze i teraz widzimy, że w ogóle się rozsynchronizowało, nie? Czyli powstały tak zwane jaja. Zaraz, dwa. To musi... Nie, wszystko jest ok, tylko to musiało wrócić bardziej. I nasza łapka nic nie musi. Chyba już będzie, tylko to jest za wolne też. No, widzimy. Za wolne. Marnujemy niepotrzebnie czas. Dużo cykli się marnuje. Zobaczmy, jak to tam oceni nas. Będziemy trochę szybciej w cyklach. Ale to jest nadal za słabo. Czy tu jest cel? Znaczy, ogólnie trzeba to zrobić, ale no tak właśnie chodzi o to, żeby Pride and Accomplishment, jak to jest bardzo dobrze opisane przez pana Icy Play. Czy da się tu stworzyć PUBG2OH2? Pewnie tak. Co było do tej pory? Testujemy to głównie. Ale Pride and Accomplishment to jest dobre. Więc kiedy się marnuje czas? W tym momencie... Niepotrzebnie pracują wszystkie. Bo to jest tak, raz... Dwa. I załóżmy, że zostawiamy to trójce. Ty już tutaj puszczasz to dziadostwo i sobie spokojnie wracasz, by chwycić następne. To jest jedynka, tak? Nie, a musimy być dwójka właśnie. Dwójka w tym momencie cofa się, chwyta kolejne dziadostwo małe, obraca je. I patrzcie, co się dzieje teraz. Mamy już to transmutowane. Co ogólnie... Myślę, jak to skorygować wszystko.
to nie musi aż tak daleko podjeżdżać w ogóle w tym momencie. I w ogóle nie musi być tam. Może to sobie może być w ogóle tu gdzieś. Może to przechwycić. No i zobaczmy, co teraz się stanie. Dostaję czwórka. Tak, bo to tracimy czas też na ten dojazd taki niepotrzebny. Czyli trójka tylko raz, tak naprawdę trójka jeszcze raz. Chwyta trójka i podjeżdża raz. I zostawia od razu. Czwórka najpierw obraca. Zobaczmy, czy to się tak zrobić, takie coś w ten sposób. Zahaczy. To jest zrób dzień gier logicznych i testuj Factorio. A ja nie testowałem Factorio? Grałem na streamie w tak Factorio, było spoko. Czekaj, Children of Dead Earth. Zróbmy wszystko, jesteśmy przy tym. Więc mówię, Zachtronics super. Strasznie miło się w to gra. Children of Dead Earth. Jest takie coś. Nikt tego nie kupił. Hipsterskie. Śmierdzi biedą. Ile teraz kosztuje? Dobra, widać, że to gość się ceni. Podoba mi się to. Ale wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Podoba mi się. Za takie gry się płaci niestety. Autorzy wiedzą. To są łebscy ludzie i wiedzą, że ludzie... No bo gier typu PUBG masz milion, H1Z1 masz w wersji darmowej, natomiast zrobić dobrą grę logiczną nie jest tak łatwo i nawet jeśli to jest reskin, tak jak Magnum Opus, bo jest, ja z chęcią płacę, no bo ten, fajny. Że podłączać karty odpalaj PUBG'a. Moment. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobię, bo jeszcze chcę jakoś udokumentować to, że dostałem kartę i tak dalej. Jakiś ten, coś tutaj z nią nakręcić, że tak powiem, z napracowaniem. A póki tego nie zrobiliśmy. No widzimy już tutaj dużo... miejsc na optymalizację tego procesu. Czekaj, daj czwórkę jak miałeś, mówi Skaer Taskret. Transmutacja 1 w prawo, a dwójka bez skracania się. 1 w prawo? Też będzie haczyć tutaj. Niestety, to nie przejdzie w ten sposób. Nie da się też przesunąć tej dwójki za bardzo. Znaczy, to można w ogóle zrobić na milion innych sposobów, żeby dało się to ładnie wycofać. Trzeba by to po prostu rozkminić sobie, spoko. Co, pole transmutacji górnej w prawo. Nie, ja rozumiem, tylko no teraz to jest ciężkie myślenie. Na przykład, czy w ogóle jest sens, że tak, te powstają dwa, które możemy od razu złączyć. Kurde, nic, ale uwielbiam takie zagwastki. Jakiego procesora mam? I piątkę. Pewnie już kalkulujecie, czy będzie mi bardzo spowalniał procesy. No i tak, i nie, nie? Czy będzie wąski, kto będzie wąskim gardłem? Czy pamięć, czy płyta główna, czy co? A tymczasem, prawdziwe problemy. Co, zrobił tylko z dwóch reagentów. Też myślę, że z dwóch może być spoko, ale na stówę zyskamy więcej czasu wykorzystując wszystkie, bo tutaj chwycenie i to jest mimo wszystko jeden ruch, który bardzo wolno trwa. Bo można oczywiście zrobić na przykład w ten sposób. Czyli można użyć w ogóle 200 łapek.
Teraz te łapki chwytają. Łapka 1 i łapka 2. Prawda? Następuje chwyt. Sprawdźmy, czy to jest... Chwytają. I następuje potem złączenie tego wszystkiego, prawda? Tutaj. Czy to ma sens? Czy dostałem jakiś kod do gry razem z kartą? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale no raczej mam ten. Obadaj gierkę wesel. O, jest re. Re. Trolujesz. Wesele było spoko. Coś na siłę w to grałem, przyznaję. Ale mam chyba to, czy były achievementy? Czy wtedy jak grałem to nie było? Było, przeszłem re. Przeszłem wesele. Bardzo, było spoko, ale bez rewelacji. Kurde, jaki mindfuck. Znaczy nie mindfuck, ale tak... Połączyć dwa, bo to potem połączenie tego końcowe wygląda w sposób... Właśnie dobre jest tutaj to, że to jest to myślenie heksami, czyli obrotami też 60 stopni. I to jest fajnie, można w ten sposób kombinować. Bo na przykład w sumie można by to wziąć od razu. Albo lepiej, wziąć teraz, tak, jak złączymy, mamy taki elemencik. I gdzieś tam będzie powstawał od razu transmutowany taki. Bo chyba o to będzie chodziło. Więc załóżmy, że dwójka i czwórka. Jedynka i dwójka, tak? Zamienimy je dla bezpieczeństwa miejscami. Chwytają, wyciągają łapki. Dwójka w tym momencie puszcza, a jedynka robi obrocik. I mamy co? Jest chwyt, zgrzanie, obrót. Okej. I kiedy to wykonuje obrót... No właśnie, to jest tylko ten czas. Dwójka puszcza, ale dwójka możesz podnosić, cofać się i chwytać następne. Prawda? Chwyta to, to wraca. A to tutaj na przykład pojawia się od razu z... tego typu reagentem, który został tu przechwycony. I dodany, prawda? Czyli trójka tak naprawdę też chwyta. Obraca się, obraca i puszcza. Prawda? Czyli chwyt to mamy jeden taki zgrzew już. Czy jest optymalny, czy nie, to dojdziemy później. I teraz mamy dwójkę czekającą. O, nawet widzę już, co można by zrobić. Mniej więcej. Jak na przykład to byśmy chwycili gdzieś tu, to potem moglibyśmy z tym wrócić tak. Tak. I co nam to da? Jak wrócimy tutaj... Widzicie, rozumicie. Zaraz, jak czwórka potem, to jest trójka, tak? Trójka ma tylko to puścić. Jak puści, to chwyta czwórka i obraca. I jak, w jakiej to konfiguracji skończy? Zahaczy chyba. Nie, ktoś tu nie puścił. Kto nie puścił? Jedynka nie puściła. Jedynka puszczasz w tym momencie, ok? Znowu coś nie puściło, jakieś chamstwo. Dla bezpieczeństwa wszystkim każmy to puścić. No i tu zahaczy. To trzeba zrobić jednym szybkim, zdecydowanym ruchem. Jeszcze myślę, jak bardzo zdecydowany to ruch musi być. Tu będzie haczyło, nie? No, a może nie.
Hej, bez wątpienia będzie. Chyba, że chwyci gdzieś indziej. Tu też będzie ten. Chyba, że czwórka nie ten, a obróci. Tylko, że obrót będzie powolny. Ale to już jest coś. Bo patrzcie na to. O, chyba mamy to. Jak czwórka obróci... To jakbyśmy tu mieli już układzik. Kolejny reagens, to by działało tak, jakbyśmy chcieli. Chyba, że czwórka obróci w innym kierunku. Co? Że jak czwórkę obróci, to ja nie wytrzymię. Bardzo ładnie powiedziane. I tu jakby coś było czekającego na nas. To by było bardzo miłe. Tak, jakby tu był właśnie taki... Nie przejmujemy się pieniędzmi, nie? Tak, więc tu. O! I to mamy wtedy dokładnie to. Tylko tu musiałby nas czekać kolejny już reagencik, który przejechał się w tym polu. Czyli musielibyśmy zaangażować kolejną łapkę, ale stać nas na to, pamiętamy? Która by tu czekała. I robi się fajnie. Że całeczkę na strumieniu. A w czym się teraz jakieś jest fajne narzędzie do rozwiązywania całek? Mówię szczerze, bym sobie już nie pamiętam, czy bym potrafił coś rozwiązać, ale warto sobie przypomnieć. Dobra, czyli widzimy... Aha, tylko... Jedynka pracuje, a nie dwójka. Czyli w tym czasie dwójka. Jeszcze raz, co ty dwójka w ogóle robisz? Tak, wracasz się, chwytasz z powrotem, to nie do końca. Wracasz się, obracasz się, chwytasz. Chyba będziemy to mieć, panowie, uwaga. Bo tu jest cała rola... Obrót. Nie, zbyt wolno, kurczę. Że w MATLABie. Jezu, pracowałem w MATLABie dawno temu. On jeszcze istnieje, tak? Środowisko MATLAB. I tu już powinno czekać nam wyreaktywowany ten. Tylko wszystko przez to, że jedynka pracuje. Tylko jedynka dużo tutaj... Że istnieje niestety. Czemu niestety? Kurczę, no to jest tak na razie stok. Tak, raz połączenie, dwa połączenie tego i teraz na trzy powinno połączyć nam kolejną zmutowaną jednostkę. Wtedy byłoby super. Jeszcze z matka. Do matka to nie korzystałem. Co ta maszyna ma wykonać? Ma złożyć taki, jak to się ładnie nazywa tutaj, produkt. Który ma się składać z dwóch takich reagentów i dwóch takich. Możemy tylko wypluwać w postaci gotowej reagenty te trójkątne, które są, jak rozumiem, jakimiś tam cząsteczkami ognia. To jest świat alchemii. A żeby zmienić je w sól, musimy przejść przez pole transmutacji. Więc chwytamy, łączymy, dostarczamy tu i na razie jest pro, prawda? Bo to chwyta, cyk, cyk, cyk. Mamy już tę część. I teraz trzeba by optymalnie wykorzystać te wszystkie łapki. No i spróbujmy to zrobić. W tym momencie już mógłby chwycić jakiś mały mutant. I to jest ten moment, kiedy piątka robi się przydatna. Czyli piątka... W momencie, kiedy raz, dwa, tutaj, w tym momencie piątka powinna chwycić to. Sorry, teraz nie czytam czatu, bo się wciągnąłem. I zawozi nam to na pole transmutacji. Zobaczmy, czy to teraz ma sens. Kurczę, walnie. Walnie.
Czy jak zasubuję, będę mógł dać XD po każdym śmiesznym dedzie? Tak, tak, zawsze można, warto zawsze subować. Żeby z drugiej strony... Tylko wtedy będzie haczyło. Zobaczcie, jak damy z drugiej strony, to zahaczy tutaj. Ewentualnie możemy zrobić... Czekaj, tutaj w tym momencie o co haczy? Oto tu. Tak, to jest moment, kiedy się akurat zespawa i puszcza, żeby to mogło obrócić. Ale jesteśmy mniej więcej na dobrej drodze, bo skądś wziąć... Na przykład już teraz można by w sumie... chyba mamy rozwiązanie. Już na przykład... prawie. Bo jak to, tak, chwyci... No, tylko teraz jak będzie obracał... Tylko zamiast tego musi cofnąć... I w ogóle będzie oszczędność w pieniądzach. Prawda? Śliczne, nie? Tylko teraz mi się wydaje, że najlepiej jakby obracało... Bo teraz zahaczy o co? O piątkę. Co tam, Karl Blas jest. Tak, tak, jest, Zachtronixy są genialne, mówię to cały czas. Dlaczego nie można mnie przewijać na moim streamie transmisji? Już mówię, bo wybrałem, porzuciłem 4K i 120 FPS-ów właśnie na rzecz jak najszybszej, jak najmniejszego opóźnienia, czyli delayu. To strasznie komplikuje sobie życie. Tak, bo nie chcemy zrobić prostej maszyny taniej. Mówię, idziemy teraz to, żeby było jak najszybsze i to będzie musiało być skomplikowane, chyba że... Czy wyrzydzę grę House of Da Vinci? Już sprawdzam, co to jest. Znaczy, spójrzmy prawdzie w oczy. Większość tych gier trzeba będzie kupić. Ale to jest fajne, tak? Dla analizy życzeń, tak. Children of... Czy wydaje się fajne? Napiszę do nich, czy ten... To jest 79... Ha, bo to jest w złotówkach, tak? No dobra, bałem się, to jest w dolarach już. Dom Da Vinci. Nowa przygodowa gra 3D pełna zagadek. Dopiero wyjdzie. A skoro gadamy o fajnych grach, tylko to dopiero będę mógł pokazać za dwa dni. Nazywa się, ktoś mi o tym nawet wspominał, Driftland The Magic Revival, czy jakoś tak, gdzie składamy sobie, wygląda to z RTS, z latającymi wyspami, bardzo spoko to jest, z koncepcji. W sensie, pierwszy RTS od dawna, który nie jest StarCraftem, z którego się fajnie grało, nie ukrywam, odpaliłem, żeby sprawdzić. Czy będzie przejście Vaporum na strumyku? Chciałbym. Czekaj. Production Light. Czy Production Line Jarzyna to nie jest... Czekaj, bo są dwie gry. Production Line. Jest kilka takich... Nawet dobrą cenę ma teraz. Tylko, że wszystko wywaliłem na tego. Okej, było to. Jest jeszcze gra, w której budujemy, projektujemy samochód. Czy nominowałem nagrody Steamowe? Nie, ale przehipsteryzowane są. I they are billions. Już patrzę. Steampunkowa strategia, postapokaliptyczna planeta, budujemy kolonie. Czy to nie jest klon Dwarf Fortress? Kto to napisał? I kupiłem Hollow Knighta. Jakby co? Halo, bo mój zmysł pająka mówi, że to jest, czy tam krasnoluda mówi, że to jest zmysł, to jest klon Dwarf Fortress, czy się mylę, czy nie? Klon Machinarium. Tak, klon Machinarium. Czy będą testy karty? Tak, oczywiście. Jeszcze mamy strategię pana Gopa. To prawda. Dobra, to jakoś trzeba domknąć ten temat tutaj, tych Zachtronixów. Czy uda się to zoptymalizować? Na razie jest raz, dwa... No jest super. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. W trzech krokach, czy właściwie... No trzech, mamy ten... mniej więcej to, o co chodzi. Teraz tylko zadanie czwórki, która chwyta i... Czy może swobodnie obracać? Może swobodnie obracać. Jakby teraz w tym miejscu znajdowało się kolejny reagent,
to byśmy to my, myślę, mieli. Czy jakby ta piątka. Skąd ta piątka miałaby to brać? Piątka chwyta. Ściąga. Obraca, wyciąga, zobaczmy. O, prawie. Kurczę. Używaj zwykłych chwytaków i zgrzewaj 2-2. Potem razem. To znaczy? Sugeruję, żeby zrobić takie dwójki, że mam taki projekt. Co z monorailem? Aha, ty! Jezu Chryste, Jaku, zapominałem o ważnym feature'ze. Jezu, tak. A! Dobrze, przecież mamy jeszcze... możemy sprawić, że te rączki będą jeździć. Jezu, dzięki. Przecież wiedziałem, że czegoś mi brakuje tutaj. Czyli ta czwórka mogłaby tak naprawdę po obróceniu... Czy ona musi obracać czwórkę? Jeszcze zastanówmy się, czwórka jest tak... Okej, okay, dobrze, jest dobrze, Jezu Chryste. Tak, czwórka, wszystko może jeździć. Wszystko może jeździć, mamy to. Dobra, czy teraz, bo ten ruch, czy ktoś się nie zgodzi, to jest idealne, wykorzystujemy wszystkie. Perfekto. Co tam, że test ilości klatek na kerbalach? A zaraz zrobimy test ilości. Moment. Czy jazda nie pożera więcej prądu? Ale nas nie interesuje to jej zużycie. W tym momencie oczywiście zżera hajs i wszystko. Ale po prostu idziemy w super optymalne rozwiązanie. Ma być, nie wiem, chińska fabryka, japońska fabryka zegarków. Czy zainstalowałem? Nie, jeszcze jest w pudełku, dopiero ją dostałem, nie, więc znaczy, przyszła do mnie, a może tak, będzie bardziej brzmiało, mniej żebracko, nie? co tam? Ponury pisze, że jego wujek alkoholik nie może jeździć. Okej, okay, jak to teraz optymalnie? Jeden ruch. Cały czas mi się wydaje, że ta czwórka może to szybciej chwycić. I szybciej obrócić. Ale czy mam rację? Mam rację. Dobrze. I zobaczmy, jak obróci w tą stronę, a jak obróci w tą stronę. Czy jakby jedynkę zmusić? Co, najbardziej autystyczna gra Aurora 4X. Jest za darmo. Ach, moment. Jakby tu była jakaś zgrzewaczka teraz. Tylko jedynka odwala kawał dobrej roboty, przenosząc to wszystko tutaj. Ale dwójka nie musi tego robić aż tak. Musi tylko być obrócona oczywiście, być dobrze. Bo wtedy mamy... Chodzi o to, żeby mieć jeszcze miejsce na zgrzewaczkę. Bo to na razie jest niepotrzebne, nie? Bo to się zgrzewa tu. To tu. No właśnie. I tu można by w sumie dać na przykład to. A nie można by. Ale może można by. Rise to Ruins. Czekaj, mówi weterynarz. Już sprawdzę. Dzisiaj jest właśnie taki stream, gdzie ten. Wszystkie głosy są wysłuchane. A to Billions. To z Clone War Fortress, nie? Tak? Strategie, wczesny dostęp. Rise. Czy to nie jest jakiś paradoksalny tytuł? Jest, 17 zł. Lubię te ceny teraz. Bo sobie uświadamiam, że to jest ten. Co tu mamy? Gra bogopodobna, bogobojna,
gdzie tworzymy wioskę. I ma łączyć, zapełniać dziurę między złożonością z symulatorami wioski z prostotą strategii czasu rzeczywistego z lat 90. Inspirowane, niech zgadnę czym, Towns, Gnomoria, Banished i Dwarf Fortress. Z ciekawości, czy może jest jakaś specjalna edycja? Nie ma. Czy FTL jest porzucony na AM, ale udało mi się wymasterować FTL-a. Nie było tak źle. Są inne gry, które czekają tego typu. A więc teraz tak, ten setup, co? Czy możemy to jakoś wcisnąć tu, w ten ewentualny... nie. Ale możemy to wcisnąć tak, żeby to się... Proszę się przesunąć. Interfejs jest teraz bardzo, bardzo przyjemny. To można na przykład wziąć tu, dać tu. Do czego ja zmierzam w sumie? Żeby... Jeszcze raz, krok po kroczku, bo już mamy to. Raz, ciach, trzy. Teraz tylko to obrócić, tak? To na razie zabierzmy. Czwórka ma się obrócić w innym kierunku. I... Kurde, tak blisko. Czy jak coś się przesuwa o tylko jeden do przodu, to nie powinien dać zwykłą łapkę na szynie? Tylko szyna... I tak i nie, zależy od tego, jak to chcemy rozwiązać, nie? Czy nie można na górze zgrzać? Właśnie gdzieś tutaj by pasowało zgrzać jak najszybciej. Bo tu się zgrzewa tak, ale możemy tutaj dać bardziej skomplikowany system grzewczy, czyli... to, bo mamy może bo nas na to stać. Nie wiem, czy to będzie miało sens. A i czwórka nic nie robi na dobrą sprawę jeszcze, tak? Czyli jest ciach i ciach. Ale trochę już widzę światełko w czymś pokroju tunelu. Jakby ta dwójka chwyta to, dostarcza tu, zabiera, czyli jakbyśmy dwójkę dali na torach. I dwójka zamiast wydłużania będzie robiła po prostu w stronę, czyli jeden zjazd, tak, chwyta. Zjeżdża, to teraz dwójka będzie mogła coś nam tu, że tak powiem, odwalić. Widzicie, rozumicie. Co tam, że gdy przyszedłeś z Pejskiem, widzisz, że rozwiązanie 10 minut. Ale jaki jest problem, tracz? Nie chodzi o rozwiązanie. Chodzi o optymalizację rozwiązania. Tak, bo to rozwiązanie jest banalne, oczywiście, to jest dawno zrobione, tak, bo nie dołączyłeś, tak, dobrze mówię? Ale bym zbanował kogoś. I ten, tak? Więc rozwiązanie jest banalne, chcemy to zrobić w jak najmniejszej, teraz jest tylko ten. Optymalizacja tego rozwiązania. Gdzie on tam pisze? Dajcie mu coś wyrazić swoje, tak? Jest taki dział na Reddicie ostatnio, I am very smart. Chyba to jest to. Nie no, luz, to nie jest PUBG, nie? Mamy tu w ten sposób. I teraz, jak tą dwójkę sprytnie wykorzystać? Bo dwójka dojeżdża tutaj, puszcza. I dwójkę musimy mądrze ogarnąć. Nie ma sensu, żeby się skracała. Może potem podjechać tutaj. Z powrotem i zabrać kolejne dziadostwo. A, i teraz, która część, dobrze, jak to przechwyci teraz?
Bo mogłoby być tak, że prawie jesteśmy. Bo czwórka, powiedzmy, że już wszystko zrobiła. Teraz coś odpisał, czy nie? Bo nie widzę tego. Ej, dwójka jest naszym teraz bohaterem. Czwórka nie, pozostałe puszczają. I czwórki zadaniem będzie chwyt i ma obracać. Na pytanie, czy obracać i ten, zobaczmy. Obróci tak, tutaj zahaczy. Albo to jest jakaś piątka, która robi bzdury. Piątka na razie w ogóle spadaj. Tracz jest, co tam? Rejtan. Czyli co by dobrze, jakby ta czwórka zrobiła? To nie musi może obracać. Może po prostu na razie ten weźmie. Czwórka może teraz przybliży? No i tu by nam zgrzało kolejną porcję. Tylko to musi dwójka mądrze, patrzcie, patrzcie, powoli to wychodzi. Tu by nam zgrzało wtedy. Tylko dwójka co robi? Dwójka bierze, tak? Zajeżdża, wraca. Dwójka dopiero chwyta. I akurat jest fajnie, bo czwórka przysuwa, obraca. Kurczę, za dużo ruchów musi wykonać dwójka tutaj. I to jest tragedia smutna niestety. Chyba, że będzie jeszcze jedyny bohater, który dostarczy nam... Tutaj. Czy to jest produkcja różańców? Tak! Ej, ale dosłownie, to jest świat alchemii. Bo potem transmutację się załatwi, po prostu tak musimy obrócić. Że lecę na pałę bez myślenia, absolutnie. Mówię, bo jesteśmy na streamie, nie? Więc tutaj... Z taki stream, gdzie będę siedział i przez tę godzinę, to nie jest fajne, więc tak troszkę już uderzam w te klawisze, żeby coś się działo, nie? I... no właśnie. Dobra, i teraz mógłby, w ogóle dwójka może nie musi tego robić, ale czy ktoś nam może z szybkim, zdecydowanym ruchem dostarczyć to tutaj? Czyli wchodzi kolejna łapka. Która byłaby tu, nazywałaby się piątka, bo ona może dostarczyć to tutaj w ruchach takich jak. Czyli dwójka w sumie po tym, jak to zrobi, jest wolne. Czy wiadomo, wraca i się nie wtrąca. Natomiast piątka. Piątka wraz w trzeciej turze od razu chwyta to. Zaczyna się wydłużać. By potem się obrócić. Okej, czyli może nie do końca w tej kolejności. I tu widzimy, jest pole, w którym możemy użyć drugiej transmutacji. I moi drodzy... Hej, jest. Po czym czwórka, czwórko, co ty tam robiłaś, obracałaś się? Tylko musisz puścić. Okej, tutaj jest pole, gdzie oddajemy. Oddajemy, czyli po obróceniu puszczamy. Teraz tylko zoptymalizować, żeby to nie było jakiś jaj. Jedynka co robi de facto? Jedynka chwyta, wraca, dostarcza. I potem sobie może wrócić, tak? Czyli puszcza, kurczy się i obraca w tę stronę. Dwójka. I tam oczywiście jakieś jaja wychodzą, ale już mamy to.
Co tam jest? Kierownik ma. Zwykły chwytak tam, gdzie jest puste miejsce na lewo od dwójki, zamiast zgrzewacza, że będzie szybciej. Spoko, teraz nie ogarnę. Czy będzie bajek na ultra? Nie da się bajka na ultra, ponieważ Ubisoft downgrade'ował ostatnio w patchu, chyba że nie wgrałem tego patcha, Assassina. Tylko jest taki jest problem. Czwórka może sobie spokojnie wracać. Bo możemy to zoptymalizować w ogóle, że czwórka zacznie od ruchu. Musimy dać wydłużenie. Obrót w prawo i duży obrót w lewo. Czyli gdzieś tu musi zacząć. Okej, okay, prawie. Czy te optymalizacyjne pierdoły? Ktoś mi tutaj mąci strasznie. Trójka przypuszczam, która też musi wrócić na miejsce. Ej, kto tu jeszcze mąci? Piątka, co robiła piątka? Co, że po instalacji karty będą artefakty. No nic, ale mamy to już prawie. Doprowadźmy to do końca i zakończymy ten uroczysty stream. Kto nie wraca? Ty wracasz. Czwórka wraca i piątka, która co de facto robi? Okej, okay, piątka jeszcze musi wrócić po tym wszystkim. Czyli wykonać tak naprawdę jedno cofnięcie, drugie cofnięcie i pełny obrót w lewo. Czyli cofnięcie tu powinno zaczynać. Mamy cykle. I nie wierzę, że da się to zrobić szybciej. Możemy trochę obciąć koszt, tak, bo tutaj jest niepotrzebnie to użyte, gdzie tak naprawdę skosimy tylko tutaj, tak, dobrze mówię? Okej. I tak samo chyba to można tutaj dać na wersję tańszą, żeby można było w Chinach produkować. Okej, mówiłem. No i to jest to. Po kosztach. To, że dwójkę daj zwykłe... A nie, tak, oczywiście możemy potem jeszcze tak obciąć koszta w tym sensie, że wymienić te podzespoły na tańsze. Ale to już tam... Zobaczmy, ile teraz kosztuje wszystko. Jest to przepiękne, nie? Obszar znośny. Kurde, nie wierzę. Ciekawe, jak bardzo to szybko można zrobić. Pewnie jakiś jeden cykl można by gdzieś tam uciąć. Kiedy Shenzhen? Jak znowu stanieje? Właśnie postanowiłem kupić to, bo Shenzhen jest bardzo fajny, ale tutaj podoba mi się to myślenie z obrotami. O. Że doczepić logo Razera. Te. Jak się ta gra nazywa? Będzie w tytule. Oczywiście jest, ale nazywa się Magnum Opus, albo Opus Magnum. Czekaj, kierownik mówi, że wysłałem go zrobić chwytakiem. A ja rozumiem, ale wiesz, jak jest pan kierownik, że to po prostu ja sama tutaj myślę. Ale koszty widzimy, jesteśmy tutaj absolutnie drożyzna. No ale zgodnie z tym jest albo szybko, albo tanio. Bo tanio to jak? Uwielbiam to po prostu. Więc to mamy zapisane jako szybko, ale nie najszybciej. Jeszcze można zrobić tanio. Tanio to znaczy
Jak możemy zejść z ceną? Tak, tanio będzie definitywnie wolno. Będzie się opierało jakiś drewniany chwytak. Możemy, czekaj, możemy mieć dwa takie, albo jeden taki. Reagenty nie kosztują, bo to dostajemy już ten, wiadomo, dostarcza samochód z fabryki. Jak najmniej miejsc do zgrzewania. No oczywiście, i to się da zrobić. Panie. Będziemy dwójkami, mi się wydaje, że dwa... Dwa chwytaki by wystarczyły, tylko że dwa chwytaki to tak jak jeden taki lepszy chwytak. I to jakby to... Musimy mieć na stówę to, to i to. I to są nasze koszta. Da się to zrobić z tym wszystkim? Moim zdaniem da się. Tylko ten chwytak to będzie po prostu pracował jak Chińczyk. To znaczy tak, zacznie tak, że cię bierze tutaj. Czy to będzie po prostu już chwyta. Obraca się w prawo, puszcza. Wraca, wraca, chwyta. Eda, puszcz. Dobra, nie musi puszczać. Potem wyciąga. Zobaczmy, jak to się wygląda. Chwyci tu. Drugie. Okej. Okay. Cudowne. To będzie dobre po prostu. Co tam jest? Pudel coś wkleja. Czy Pudi? Pudi masz taką ksywkę, że nie wiadomo ten. I... Już moment. Co tam? Pub Buttergrounds. Już zobaczmy, co tam się dzieje. Ja w ogóle zapomniałem, że mam jeszcze kochanych widzów w stubie. Stuby. A, jest rozkład tych serwerów testowych. No super, Pudi, super. Moment, bo są jeszcze widzowie na tubie. Jezu, Daisy, chwytak będzie pracować jak Chińczyk. No ryż, super, śmieszne teksty tam macie. Okej. Co to za gra Pita Davis wymagająca mózgu? Opus Magnum albo Magnum Opus? Jeszcze robimy wersję tanią tego wszystkiego. Widzowie stupy. zaraz, mamy to. Czyli co my to robimy? Oddajemy tutaj, tak. No i w sumie potem można by nawet nie obracać, bo to się pogubi, tylko odłożyć dalej i niech tam czeka na lepsze czasy. Potem kurczymy się. Wracamy na miejsce, chwytamy, odkładamy następną, tak, jak to będzie, tak? O. Interface. Raz. Jeszcze raz, jak to ty robisz? Chwytasz, dajesz tu, puszczasz, wracasz, chwytasz. Aha, dobra, rozjechało się wszystko. Odkładasz, jedziesz tu, zostak, dobra. I odkładasz dalej. Następnie wracasz dwa razy. Okej, mamy. No tutaj puszczasz, wracasz, chwytasz. Dajesz. I mamy teraz dwa zestawy tego kartonu dziadostwa. Jakby to było pastas mądrze zrobić? Jak mamy już to dziadostwo w tej fazie. Zgrzane, no to też to tutaj ciśniemy. Przez stream jak oba szaty na siebie bluzgają. Czy jest nowy GTX? Jest, ale dopiero realnie jutro go ogarniemy niestety. Kurde, chciałem powiedzieć, że ten, że będzie inaczej, ale nie będzie inaczej. Okej, okay, jak teraz tamto dziadostwo zostawiamy,
to musimy to tam dla bezpieczeństwa BHP obrócić, żeby nie wadziło. Tak. O, właśnie, ładnie ułożył. Jesteśmy teraz w którym miejscu, bo się zgubiłem? Okej, tam na końcu. Na końcu jest ten, że wysuwam. Dobrze. Wysuwam, obracam. Czy najbardziej ekonomicznie by nie było, gdyby te odczynniki od razu ułożone były na wzór wyjściowy? Tak, tylko że mamy tylko trzy elementy. Ale teraz idziemy, w ogóle, no to nie ma znaczenia, ile ich będzie, nie? A czy plus... moment. Zależy z jakiego punktu widzenia, nie? Okej, okay, obracamy tu. Następnie przekręcamy. Momencik. Przekręcamy. Potem jest... Ciekawe, czy to jest, będzie tak powolne. Puszczamy, skracamy, chwytamy, obracamy. Patrzcie na to. Pewnie dałoby się też zoptymalizować, tak? Widzimy to. Obracam, puszczam, chwytam, obracam. Nawet dwa razy obracam, puszczam. Jestem... Nie, tam nie ma żadnej filozofii, tylko chciałem ogarnąć to dzisiaj. O, teraz tak, puszczam i jestem w tej pozycji. Znaczy, tu będzie lepiej, jak to będzie stało tak w takim razie chyba. A, to w ogóle nie zahaczyło jeszcze o to drugie pole tutaj. To chyba będzie lepsze rozwiązanie w ogóle będzie. Wymazujemy to, tę ciężką pracę. Ale taka prawda, chyba ktoś to pisał, no, miałeś rację, kto to pisał, zaraz. Czy to, że czekam aż się skończy, bo on... Nie, ale ta gra jest luzująca. Ale tak, to jest dobry pomysł, żeby składać to na miejscu. To jest dobry faktycznie pomysł. Czyli tak, chwytamy. Jedziemy dwa razy. Puszczamy. Wracamy. Chwytamy. Jedziemy raz. I powinno zgrzać, tak? Dobrze. Jak zgrzeje, obracamy, puszczamy, wracamy dwa razy, jeśli dobrze pamiętam, chwytamy, jedziemy raz, dwa, moment. Czemu brzydko wyszło? Bo niepotrzebnie to był ten obrót. Raz. Dobra, po tym obracamy i puszczamy. Wracamy, chwytamy. I doobracamy. I teraz patrzcie na to. No prawie. Tu musi być oczywiście jeszcze jedno. Czyli mamy, składamy kształt. Yy,
Teraz to wymoczyć w tym końcówki. No będzie, nie będzie tak łatwo niestety. Ale się uda. Więc gdzie by dać najlepiej tą końcówkę, żeby ładnie chwyciło? Dobra, po tym... Moment, przelecę tylko sobie te wszystkie... No, kończymy na jakiej fazie? To dojeżdża. Okej, okay. Potem puszcza. Ten obraca się, chwyta. I z tego co rozumiem, wystarczy, że wyjedzie. Puści chyba. Okej. Okay. Czy musi pójść, może trochę obrócić. Potem lepiej, żeby puściło. Wróciło, chwyciło. Wyprzedziło, obróciło. Moment. Tak, totalnie. tutaj chwyta. To nie miał być ten obrót. Taki obrót. Czy nie można od razu przerobić pierwszej? A kurde, może to jest też droga? Żeby przelecieć wszystko. Że w szóstym ruchu przerób pierwszą. Ale ona, czy ona się pierwsza staje ostatnią? Okej. To jest ten ruch. Okej, okay, czy ten obrót jest niepotrzebny? Tu jest potrzebne puszczenie, wysunięcie, chwyt, obrót, obrót. Zobaczmy, bo... Albo że transmutacje, inne pole. Te, no jest kilka, różne są szkoły, nie? Okej, okay, i na końcu jak to musi ułożyć, tak? Czy wystarczy, że jak to... No moment, to się nie skończyło. Ja jest cudowna. I uwaga, tak, 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 obraca, obraca, tak. I chyba wystarczy tutaj, jak po prostu zamiast tego obraca, obraca, cofa. Myślę, że zgubiłem, zobaczmy momencik, jesteśmy tutaj przy tym chwyceniu. Tu wyobraca, wyobraca i w którymś momencie musi po prostu pchnąć to. Tak, obraca, obraca. Pocofa. Robi jeszcze w przód i puszcza. Potem raz, dwa i chyba jest. Ale to jest super niezoptymalizowane, ale powinno być tanie. Okej, tylko tam... Czy możemy jeszcze wcisnąć te dwa ruchy? Czy... Możemy, dobra, no ludzie, bałem się, że jest ograniczenie. No to, hej, patrzcie jak działa. Nie, tutaj powinno być potem po prostu, że do CV sobie to można wpisać. Piękne.
Ja jestem dumny. Tak, na koniec macha jak w Familiadzie. Widzicie? Tanio. Tanio. Czyli jak ktoś zrobi, to na stówę da się ten... Jest koszt... Właśnie, to mi się wydaje, że jest jakiś bug. Jak, tego się nie da zoptymalizować na niej. Zajmuje dużo miejsca, jest ten, natomiast to jest prawdopodobnie jakieś cheato coś tam. Bo gdzie można by to jeszcze skrócić? Pole łączenia musi być. No chyba, że ktoś zrobił na... najtańszym wysięgniku. I to jest wyzwanie. Na najtańszym, co? Ty, da się to chyba na najtańszym zrobić. Też. Proszę, nie. Nie, dobra, mi się wydaje, że da się to zrobić na najtańszym wysięgniku, który ma... On się różni tym od tego drugiego, że nie można regulować mu wysokości w trakcie pracy. Jakby się nie dało, to by... No właśnie, właśnie, Karl Blas dobrze mówi. No i jedyny koszt, który możemy obciąć, bo musimy mieć pole transmutacji, musimy wyjście za darmo, bo to jest ten... I pole łączenia. Nie da się na tanie zrobić. Bez wysięgników teraz. Że niepotrzebnie obracam. No rozumiem, ale to jest tam kwestia szkoły, nie? Że podejścia. Możliwe, że to jest szybciej, prawda? Jest szybko, tanio. Damy kopiuj. No tanio, najtaniej. Nie no, da się kurde zrobić tak tanio. Taniu teniko. No to spoko, żegnamy się tutaj. To wywalamy. Kończymy z tą drożyzną. Możemy zaoszczędzić 20 jednostek złota. To nie jest byle co. Tu będziemy mieć pole do zamaczania. Czyli jedynka tak. Patrzcie na to. Chwyta. Zamacza. I teraz musi jechać tą stroną. Czyli robi bazę 4 obroty. Po czym puszcza. Zobaczmy. Dobrze. Jedzie po następne. Chwyta to. Dostarcza. Nie, to chyba kurde, będzie w ogóle tanio i lepiej. Zamacza. Wraca. Chwyta. Jeszcze bardziej przesuwa. Moment. No Jezus, 100 razy taniej. Błagam, kurde. I szybciej, i taniej. Ej. Tu chyba trzeba się obrócić. Nie no, patrzcie, czekaj, moment. Zamacza w tym, nie no dobra, kurde, to jest... No kurde, bele. 100 razy taniej. Można to zrobić. Tu puszczamy. Szybciej, taniej. Szkoda gadać. Patrzcie na to. Tylko, a tutaj jeszcze to ostatnie, to oczywiście... Będzie drobny problem, ale jakoś go obejdziemy, myślę. Bo jak się cofamy tu... Żeby to zrobić, to wyskakuje nowa kulinka. A to da się obejść w inny sposób. Tylko trochę będziemy musieli modyfikacji wprowadzić. Będziemy musieli brać kulinki stąd. Z
stąd dorać kulinki i ewentualnie jechać w tą stronę albo w tą stronę. Aha, no dobra, chyba że... Tak jak tam ładnie pisze, przecież tak, możemy... Jezu, tak, no oczywiście, że tak. Nie musimy się w takim razie w ogóle potem... Zaraz chwytamy, nie wracamy nic. Tylko całość wyobraź... Nie spieszy nam się, tam być tanio. Czyli pierwsze chwytamy tak, drugie tak, trzecie tak, obracamy, bierzemy to. Moment, gdzieś tam trzeba to wykręcić. Kurde, chyba w prawo albo w lewo, chyba w lewo dwa razy. Oj, wcześniej jeszcze wykręcić bardziej, żeby nie zamoczyło nam się. Sorry, teraz tak trochę na pałę to robię, ale już rozumiecie, nie? Za dużo ten jeden obrót Majdan tu, o! No i to gdzieś wpada nam w tym momencie. Zobacz, nie pamiętam, w którym puszcza, prawda? Więc zrobimy to i... Hej, jest. Za bardzo... Z którym on się dopuścił? Sorry, muszę to przejść krok po kroku niestety. Ten jeden obrót jest za bardzo niepotrzebny. To w ogóle mogłoby być chyba tu, w takiej postaci. I to chyba jest to. Moment, szybko. Moment. Sorry. Jesteśmy prawie. Jedzie tu. Potem tylko trzeba obrócić to. Oj, jeszcze teraz wrócić, puścić. I chyba ze dwa obroty i mamy całość. Czy jest dynamiczne oświetlenie? Jest, patrzcie jak kuleczki dostają cienik. Moment, w jakiej to pozycji kończy w tej? Raz, czy musi się obrócić? Nie w tym kierunku, w przeciwnym. Raz, dwa. Uwaga, że dużo cykli żre, ale jest tanio. Patrzcie jak składa Chińczyk. Generator nudy. A jest. To jest tanio. Hej. No, jeszcze można potem robić optymalizację pod względem zużytego miejsca, żeby, prawda, gdzieś to w budce telefonicznej zrobić. Tak, nagroda Tesco Mali. Cykle mamy. Zrobiliśmy to. Mamy wersję szybko, tanio. Jeszcze jest tylko, prawda, mało, prawda? Gdzieś tam, jak mamy, nie wiem, małe miasteczko czy coś. No. Czy można porównywać ze znajomymi? Tak, jest. Niestety, no czego się mogę spodziewać po moich znajomych, humanistach i reszcie, że będą grali w taką grę? Dobrze mówię? Opus Magnum. No nikt tego nie ma. Znajomi, to jest taka lista znajomych, którzy mają tę grę, ale no, błagam. Czy będzie dzisiaj StarCraft mode? Nie wiem, muszę realnie pół godziny myślę co zrobić. Dobra, a tak, dla tuberów, no to jest to. Opus Magnum, ja oficjalnie polecam. Muszę sobie tylko nadrobić z tych Zachtronixów, bo teraz zobaczyłem. Zaraz.
Ironclad Tactics, której za 13 zł z 2013 roku. Czy to mogło być w ogóle fajne? Może mogło być, ale tak to wszystkie ich gry polecam. Infinity Factory dobrze się bawiłem, Spacehem dobrze się bawiłem. O, TAS 100 bardzo dobrze się bawiłem, zwłaszcza, że tam jest bardzo dobra grafika. Akurat, żeby przetestować, hej, hej, wiadomo co. Czy będzie Factorio? Ale ja grałem w Factorio. Możemy do niego wrócić ewentualnie. Jest zainstalowana, zawsze, prawda? 2 godziny grałem. Czy to jest niesamowicie dużo. Pytanie o skład. Czekam, aż będzie. Pieniądze, które miałem na składa, wydałem na Opus Magnum. W ogóle sobie dam to do grupy. Mam tu specjalną grupę w swoich kategoriach steamowych. Nazywa się Zachtroniksy. W tej grupie są takie gry jak Space. Oni są tu poinstalowane na tym sprzęcie. Ciekawe. To moment. To było to. Krótki stream z jednej z najfajniejszych serii gier logicznych. Powiedziałem, że polecam. Widzicie, jak się dobrze można bawić całą rodziną, absolutnie bez ściemy. W tej ESA tak, tej ESA nie wymasterowałem, niestety. Więc ciachu machu.